No i patrz, odpalasz sobie Forzę, masz, o, Forzę na PC-cie. Pierwsza Forza na PC-cie, Forza Motorsport Apex. I myślisz sobie, no super, zawsze chciałem w to pograć. No, to jest taka Forza Horizon dla ubogich. O, zobacz. Bijesz? Czekaj, spokój się, no, trzeba poczekać, aż się wczyta. To jest tak, Windows 10, jak nie masz 10, to nie pograsz. To jest pierwsza Forza, w której można używać myszkę i zobacz, działa. I teraz tak, masz tu ustawienia graficzne. Nie, sorry, to jest akurat Forza Vista, to możesz sobie na przykład, o, zobacz. Każdy samochód otworzysz, no co jest. I każdy samochód zobaczysz z bliska, no. Tu możesz popatrzeć na plastiki, o. I zobaczysz, tam jest ten akumulator, tu alternator, tu tam. I tu możesz coś nacisnąć chyba. O. I masz taki przerywnik, ktoś tam będzie opowiadał, coś tam ten. No, tak się wychodzi. Możesz sobie do tego Golfa wejść. No i tyle, no. I myślisz sobie, no kurde, ale po co ja mam obserwować takiego Golfa, jak ja Golfa mam na co dzień? No i bardzo słusznie powiedziałaś. A, możesz jeszcze zdjęcia robić, no. O tym nie wspomniałem. Sorry. Możesz robić zdjęcia i pyk. Coś tam, przetwarzanie obrazu. Chyba zrobiło zdjęcie, nie wiem. O, masz swoje zdjęcie. Teraz zapisujesz i dajesz na tapetę na Windowsa. No to do tego służy ta gra też. Do robienia zdjęć. Dobra. To zobaczyliśmy sobie Forza Vista. Oczywiście możesz sobie wziąć każdy inny samochód, bo tych samochodów jest tu kilka. No, zobacz. Tu masz tak. Masz o sobie Forda Mustanga, masz tutaj kilka innych takich klasyków. Takiego Raptora najnowszego, o, Huracana. I to jest ciekawe, bo masz darmową grę Forza na PC-ta i masz całkiem niezły komplet samochodów, którymi możesz sobie pojeździć. Problem jest tylko jeden taki, gdzie jeździć, no. No właśnie, i jeździsz sobie na torach. Myślisz sobie, wybiorę sobie samochód jakiś najszybszy. O, patrz. Wybierasz sobie, o, wybierasz sobie pojedynkę, no i myślisz sobie, fajnie, to teraz sobie pojeżdżę, symulator jazdy, tutaj masz asysty do włączenia, ja sobie tylko hamowanie wyłączyłem, bo możesz hamować z asystą, jak włączysz sobie asystę, tą do hamowania, to nie dość, że dostaniesz mniej punktów i kasy, to jeszcze będziesz mógł wciskać gaz do końca, cały czas cisnąć go do końca i gra będzie ci sama hamowała samochód. To jest bardzo nieprzyjemne dla kogoś, kto lubi jeździć samochodem. Lakierowanie. No możesz sobie wybrać lakier samochodu. Może być to taki albo taki. Możesz wybrać kolory specjalne i tutaj naprawdę do wyboru do koloru. Dosłownie. Tak. Jest tego trochę. Kolory specjalne to były, a teraz są normalne. No i normalne to możesz sobie co tam chcesz. No i czekasz, aż ci się zapisze. Trochę tam to trwa, no niedługo. I największym plusem tej gry jest to, że bardzo płynnie działa, naprawdę. Jakby Forza Horizon była na PC-ty, Forza Horizon 2 była na PC-ty, to nawet na czteroletnim laptopie chodziłaby w 120 FPS-ach na Full HD. Poważnie. Bo te gry mają chyba małe wymagania czy coś. Dobra, patrz teraz. Wziąłem P1 i to jest naprawdę szybki samochód. Nawet nie spojrzałem, czy ten wyścig ma jakieś tam proste. Coś tam może ma. No ale patrz kokpit, nie? Oj, nie zobaczyłeś, patrz. Kokpit. O. Nie, i tak wbijasz sobie na kanał randomowego kolesia, takiego jak ja, na YouTubie i myślisz sobie, no kurde, chcę pograć w Fordze, jakiś baran gada mi o asystach. No jak to tak? I posłuchaj teraz. Jazda samochodem wygląda tak. No, wybrałem trochę zły kolor, więc naprawdę ten film tak się źle komponuje teraz. Mi aż głupio patrzeć. Taki szpitalny trochę wyszedł. Mogłem już wybrać jakiś ze specjalnych. No, ale zobacz, przyspiesza się i tutaj najdłuższa prosta, jaka może być. Nie? Zobacz. I naprawdę bardzo płynnie to wygląda. Najlepszy jest ten widok, najbardziej taki dynamiczny. Ale też najbardziej gówno widzisz, bo w tych pozostałych widokach z tyłu ja najbardziej lubię tam jeździć, bo jest fajnie. A tutaj nic nie widzisz, to jest takie ten. Ale masz takie wrażenie prędkości, jakbyś jechał naprawdę szybko. No, w rzeczywistości tak wcale szybko nie jedziesz, więc Forza Motorsport Apex, darmówka, możesz sobie zagrać. Oczywiście nie tak do końca darmo, bo
No musisz mieć Windowsa 10. No a nawet XP-ka możesz do 10 sobie zaktualizować za darmo. Ale jaki haczyk jest? No co? Nie możesz już później cofnąć, jak zaktualizujesz. A jeśli masz taki system, gdzie na przykład przesiadłeś się z 8 na 10 i jest ten system jeszcze taki niezaktualizowany do końca, no to też sobie nie pograsz w Apexa. Musisz mieć taki w 100% zaktualizowany i wtedy tak, żebyś nie mógł cofnąć, i wtedy dopiero pyk odpalasz Apexa. No więc jak to jest? No za darmo, no. I co? I fajnie? Fajnie to jest według ciebie? No moim zdaniem nie, no bo co? Znaczy dobrze, że jest za darmo i w ogóle trzeba dziękować, ale z drugiej strony ja nie lubię bardzo turówek i mnie ta gra przytłacza, no. Jest tak, te trasy są takie klaustrofobiczne. Ach, można wybrać sobie mniej okrążeń. Można ścigać się z jednym kolesiem. Można nawet z nikim się nie ścigać. Niedoświadczony, tu nowy kierowca. Przeciętny, dajmy przeciętny. Ogranicz agresję tego. Projekty włączone, nie wiem co to jest. Trzy okrążenia, jedno okrążenie. Tryb kolizji wyłączony. A, no i możesz sobie włączyć, czy chcesz, żeby cię stukali, czy nie. Dziewczyny wybiorą raczej tą opcję, żeby stukali. No i teraz wybierasz sobie, o, tu masz takie, tu chyba taka dłuższa trasa jest, 3 km to już dosyć dużo, nie chciałbym jechać, no dobra, dajmy to. No i tak, samochód sobie wybierzemy inny, jakiś też taki szybki, no nie będziemy tymi słabiakami jeździć. Weźmiemy Agerę, jeździłem Agerą na całkowicie wyłączonej tej, wyłączonych asystach i no nie da się jeździć. No i co? 5 okrążeń. Bierzemy 2 okrążenia i ścigamy się. Teraz tak już na serio. No, gracze 2, okrążenia 2. Lakier jest w porządku. No i jedziemy. Ten samochód słynie z tego, że ma taki kosmiczny kokpit. Środek jakbyś był w statku kosmicznym. Ale patrz, teraz mamy tutaj do czynienia z Ferrari. No i Ferrari kontra Koenigsegg. Mogę tak nazwać odcinek, jak chcesz. Patrz. Zaczynamy wyścig. No i co? Ścigamy się i jakimś trafem on startuje i jest dalej. Jemu jest łatwiej, bo ja mam przewagę. No ale jest tutaj długa prosta, jest naprawdę, tak bym powiedział, że miło, bo jest, no, bardzo, bardzo tak dynamiczna jest ta gra, bo tak ładnie wygląda ta prędkość. Naprawdę, to jest esencja Forzy. Jak chcesz poczuć tę prędkość, którą widzisz na moich filmikach, oglądając Forza Horizon, no to zagraj w Apexa. To jest na pewno dobra sprawa. Ale jeśli nie masz Xboxa One, a chcesz pograć w Forza Horizon, no to nie możesz pograć. Musisz czekać, aż na przykład Forza Horizon 3 wyjdzie na PC-ty już tak o. A niestety nie wyjdzie. Nie wiem, czy wyjdzie. Tam mówią coś, że Motorsport ma wyjść na te... na pecety, czy tam kolejne Forzy mają wychodzić na pecety. Ja tam nie wiem, ja bym się cieszył, bo zobacz, jak ta gra wygląda. Ładnie wygląda i szybciej chodzi, no kurde. Tylko patrz, no jest tutaj zamknięte, trasy są. I gdzie ty masz uwolnić w tym samochodzie bestie? No sam pomyśl, no ja próbuję tutaj na tej trasie i naprawdę jest mi bardzo ciężko. Poziom tego drivatara, który jedzie tam z przodu, czyli inaczej mówiąc bota, takiego jak masz w CS-ie, gdy odpalasz haksy, no to jest wysoki. A ja jestem trochę taki gorszy. Pamiętaj, żeby z tymi, z prostymi kołami hamować. Ale jak masz połączane asysty, to możesz w ogóle nawet nie hamować. Jedziesz prosto i sama gra tam jedzie. Jak w ogóle wszystkie asysty połączasz, to nawet nie musisz pada dotykać, czy tam, nie wiem, klawiatury, czy na czym tam grasz. Jedziesz po prostu, o. Gitarą, nie? Tak sama gra ci jedzie. To jest bardzo dobre dla tych. Dla ludzi, którzy ustawiają sobie tam te boty, żeby im dropiły jakieś rzeczy do gier. Tam case'y czy nie case'y. Daj spokój, ty się w to nie baw. Jak oglądasz mój kanał, to pamiętaj, że musisz chociaż mieć tą kontrolę tam do hamowywania wyłączoną, żebyś to tak mógł jeździć. Ale patrz, no teraz weźmy sobie widok z kokpitu. No i tak jak mówiłem, no statek kosmiczny, no co tu dużo. Dobra, rozpędźmy tą budę. No już trzeba hamować, nie rozpędziłem.
No ale patrz, refleksy na tym, na masce, to jest super, nie? Tu już kończymy wyścig i jeszcze chciałbym ci pokazać tak. Jedną rzecz, bo jest bardzo ciekawa, jest bardzo fajna i to tam troszeczkę haczy o grafikę, te aspekty graficzne, co jest super, no bo wygląda gra ładnie. Nie wiem właśnie, jak tu będzie deszcz, to dobrze, bo o, jest pokazana chmurka z deszczem, fajnie, no to pokażę ci, o co mi chodziło. Zaczynamy wyścig, tutaj tak trochę źle, bo jest mała szyba, ale chodzi o to, jak się rozprowadzają kropelki deszczu. To bardzo ładnie wygląda. No i to jest fajne. Patrz. Zobacz teraz na deszcz. Co się robi z deszczem. Widzisz te kropelki sobie do góry? Ale co lepsze, od wycieraczki, nie? Te kropelki tam żyją. O, zobacz. I jak skręcasz w prawo, w lewo tego, to te kropelki też się inaczej tam zachowują. To nie jest tak. Co sobie myślisz, to? Że to one są tak ustawione, czy coś? Nie, nie, nie. No i ścigasz się teraz na takiej trasie Top Gear. O, i patrz, teraz wjechałeś w niewidzialną ścianę i jak cię zrespiło, to byłeś przed tym graczem, nie? Co tu jeszcze mogę powiedzieć? To te krople deszczu największą taką... największe wrażenie robiły dla mnie. A to takie... No to się ścigasz, no co, masz ile okrążeń? 9 okrążeń musisz zrobić tu. No ja wybrałem, że nie chcę robić 9 okrążeń, tylko 2, gra mi teraz zmieniła na 9 nagle. A i zobacz, teraz jedziesz sobie za samochodem. No ja nie wiem, ja mam chyba jakieś niskie ustawienia graficzne. Ale autentycznie nie możesz jakby zbierać tych kropel z samochodu. Tylko jedziesz za nim i to właściwie tyle. No i... No niby są te krople, a jednak nie ma ich, no. Nie wiem skąd one się biorą. No z nieba, no co. A, czekaj, bo tu w Agerze mamy jeszcze szyberdach. I zobacz. No i... Widzisz? Jest tam szyberdach? No jest. Ten dach powinien prześwitywać, nie? Jest sobie tam. I on tam wygląda, że tam jest coś mokre. Ale patrz. Patrzę się tak trochę. Może myszką da się lepiej tam robić. Nie, nie da rady. Patrzę się tam trochę. Gdzie ja jestem? No i ja tu nie widzę żadnych kropelek. Tam coś widać, że ten deszcz pada, coś tego. Ale tych kropelek tu w ogóle nie ma i to jest takie o... Nie, więc oszukali cię. No niestety kupiłeś sobie Windowsa 10, chcesz pograć w najnowszą Forzę i zobacz. No i cię oszukali, nie masz tu kropel. Także no... Nie chce mi się tu jeździć tych okrążeń w kółko, wychodzę. O, trochę tam poniszczyłem ten samochód. No ja ogólnie nie lubię takich gier wyścigowych, gdzie jeździmy sobie po zamkniętej trasie, bo... To jest bardzo nudne, no. Kto by chciał tak jeździć? No powiedz. Ja w grach najbardziej lubię to, jeśli możesz zrobić w grze to, czego nie możesz w normalnym życiu. A ja w normalnym życiu mogę sobie pójść na jakąś tam trasę, zapłacić 600 zł za 15 minut jazdy i mogę sobie pojeździć. Ale na przykład w normalnym świecie nie mogę sobie wziąć Lamborghini Huracana i pośmigać... Powiem, nie wiem, w jakichś tam pustyniach, czy coś takiego. A czy niektórzy mogą? Ja wiem, że tam niektórzy to tam mogą. Ale ja akurat nie mogę, bo nie mam Huracana i nie mam pustyni. Tych rzeczy mi brakuje dwóch. No. Ale jak się zastanawiasz, czy zagrać, no zagraj sobie, no przecież kto ci broni? No masz za darmo, masz 10 Windowsa, nie wiem, tam kartę graficzną jakąś. No to, no nie wiem, no dobra, weź, chcesz, okej, dobra, weźmiemy sobie te... Co mi tutaj... Weźmiemy sobie te ustawienia graficzne wysokie, czy tam ultra, no teraz są ultra, patrz. No i teraz co, gra będzie wyglądać tak samo, czy inaczej? Weźmiemy sobie nawet inny samochód, jak chcesz, o. Weźmiemy ten deszcz, powłączamy tam. Tylko jakiś taki samochód z większą szybą, żeby to było widać, zobacz. To i teraz tak, wybieramy sobie jakąś deszczową trasę może. Tutaj ten Top Gear był dobry, o. Tu jest tak mokro. No i jest pokazane, gdzie jest mokro. Tutaj zobacz, o. Tu 8 okrążeń. No i co, jedziemy, nie? Huracanem. Tutaj mamy taką większą szybę, to bardziej będzie widać. No i ustawienia ultra, więc jestem ciekawy, czy gra mi będzie gorzej chodzić, czy coś. Nie wiem, no. Nie kombinowałem z tymi ustawieniami. Miałem te wysokie i gra chodziła w porządku, więc się nie bawiłem. A też wyglądała tak w miarę, to patrz. No i co, i teraz mamy ultra. Gra chodzi zupełnie tak samo.
Mam, nie wiem, chyba ze 100 tysięcy FPS-ów. Naprawdę. No, tam kartę graficzną, jaką mam, taką mam, no to też cudów nie robi. Ale teraz bym chciał tak nawet na chwilę te wycieraczki wyłączyć. Ale i zobacz, no i żeby to było widoczne, ja teraz skręcam, o, w lewo i te krople też tak idą w prawą stronę, nie? Teraz zwolniłem, oj, te krople nawet tak do przodu poleciały. Jak ktoś uderzy, to jest dziwne, że się tak odrywają. Ale, no zobacz. Tutaj mamy taką prostą. I zobacz, będą padały te krople, o. Zobacz, widzisz? Teraz one tak spadają sobie, nie? Ale przyspieszysz i one się zaczynają ruszać. Też one się ruszają tam na bok, to zależy, jak tam skręcasz. Tak. No i tak jeździsz w kółko. Tutaj trzeba zrobić 8 okrążeń. No im szybciej jedziesz, tym szybciej zrobisz. Nie. Ja tak szybko to nie jeżdżę tutaj i to nie jest ciekawe. No ale no, popatrzmy na tych ludzi. No masz ustawienia ultra i się zastanawiasz, no, czy ta gra chodzi dobrze. Na moim PC-cie jest co ma 8 lat, ale popatrz na tych ludzi. Wszyscy zamarli, no nie wiem, może są tak podjarani tym... Aha, to jeszcze lepsza sprawa, zobacz tego gościa. On cały czas się patrzy na kamerę. Patrz na tego w białym. Zobacz. Widzisz? Obraca się. To wygląda tak, ale oni wszyscy się obracają. Zobacz. Nie? Tamci się patrzą nagle gdzieś tam, zupełnie w inną stronę. No ten biały koleś ich zdradził. Zobacz, jaki typ. No. No i to tyle, no co masz. Chcesz, to zagraj, nie, to nie, no. Ja ci mówię, że to nie ma się czym podniecać, bo... No, gra wyścigowa taka jest. To niby tam beta jest. Chcesz, to przetestuj, no. Napisz tam w komentarzu, co myślisz o niej. Czy grałeś, czy nie grałeś. Jeśli się, no fajnie, no. Jak chcesz, to przetestuj. Na razie, papa. Musimy sobie na zewnątrz wystawić ten intercooler. Fajnie to wygląda, silnik ulepszamy, wydech. Oho! What the fuck? O no, nie.